Stres, podekscytowanie, ale przede wszystkim dużo pozytywnej energii. Takie emocje za kulisami uroczystego koncertu organizowanego przez Cieszyńską Szkołę Muzyczną. Stres zawsze jest i myślę, że pomaga i sprawia, że można się skupić na tej danej jednej chwili. Szkoła muzyczna to zdecydowanie miejsce, gdzie można oswoić się ze sceną, ze sztuką, także jeżeli ktoś się waha, polecam. Jak byłam mała, chodziłam na szkółki niedzielne i tam była pani, która grała właśnie na flecie poprzecznej. I tak mi się spodobało, że postanowiłam zapisać się do szkoły muzycznej. Ja dzisiaj zaśpiewam dwie piosenki z orkiestrą drugiego stopnia. Będzie to Hula Hop oraz Daj mi rękę, tato. Nie, ja się nie stresuję. Tak jak się już nauczysz, to jest łatwy. Już na samej scenie pełne skupienie. Uroczysty koncert uczniów i nauczycieli to duże wydarzenie dla społeczności szkolnej. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim okazja do pokazania się, sprawdzenia i obycia ze sceną. To nie pierwszy tego rodzaju koncert i rzeczywiście opinie są jednoznacznie pozytywne. Usatysfakcjonowani są i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice, którzy są słuchaczami na tych koncertach. Motyw przewodni to cytat z twórczości Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Jest to koncert wyjątkowy, ponieważ organizujemy go po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Jest to dla nas spore przeżycie. Myślę, że trema, która towarzyszy każdemu występowi, w tym roku jest większa właśnie ze względu na tę przerwę. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki przebieg będzie miał ten koncert. Staraliśmy się przygotować najlepiej, jak potrafiliśmy. Repertuar, jak zwykle, jest przekrojowy. Myślę, że będzie można posłuchać bardzo wartościowej muzyki tradycyjnej, muzyki klasycznej. Pewnie też pojawią się pozycje repertuarowe związane z muzyką współczesną, muzyką rozrywkową. Jestem pewien, że poziom wykonawczy, jak zawsze, będzie wysoki. Koncert uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie to duże wydarzenie. Wydarzenie, które łączy pokolenia. To tutaj, na tej scenie Cieszyńskiego Teatru występują dzieci, młodzież i dorośli. A na widowni zasiadają dziadkowie, rodzice, nauczyciele, znajomi i przyjaciele. Tym ważnym dla społeczności szkolnej koncertem my rozpoczynamy nasz nowy program „Odgłosy Wzgórza Zamkowego”. Emisja nowego programu realizowanego wspólnie ze Szkołą Muzyczną w każdą niedzielę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.